Nowy Sącz przed II wojną światową zamieszkuje ponad 30 tysięcy osób. Jest to miasto wielokulturowe. Jego charakter współtworzą m.in. Polacy, Żydzi, Niemcy i Rusini. Najwięcej mieszka tu polskiej ludności katolickiej. Drugą co do wielkości grupę stanowią Żydzi. Jest to środowisko niejednolite. Oprócz zamożnych ludzi, mieszkających w pięknych kamieniczkach, willach i domach, w mieście nie brak osób żyjących w ubóstwie. Okres przedwojenny to czas napięć. Polska stosunkowo niedawno powróciła na mapy, a niepodległy kraj borykał się z wieloma problemami gospodarczymi, społecznymi czy politycznymi. Antagonizmy pomiędzy Polakami a Żydami widoczne były głównie na polu gospodarczym. Działały organizacje namawiające Polaków do kupowania i zamawiania produktów jedynie u polskich handlarzy i rzemieślników, którzy musieli konkurować z często niższymi cenami oferowanymi przez Żydów. Pomimo napięć tworzyły się także przyjaźnie i związki. Sprzyjały temu wspólna edukacja, życie kulturalne i gospodarcze, czy zwykła codzienność. W Sączu praktykowali znani żydowscy lekarze i prawnicy, a swe usługi oferowali zdolni rzemieślnicy i kupcy, którym nie brakowało polskich klientów. Historia wojenna Berty rozpoczyna się jak typowa historia młodej żydowskiej dziewczyny w Polsce w czasie okupacji. Kiedy wojna wybuchła, Berta miała 19 lat. Jej rodzina mieszkała w dzielnicy za kamienicą, tak zwanym piekle, przy ulicy Kraszewskiego. Ojciec był krawcem, matka akuszerką. Oprócz Berty był jeszcze młodszy o kilka lat brat Selik. Kiedy we wrześniu 1939 roku wojska niemieckie wkroczyły do Nowego Sącza, a miasto znalazło się pod okupacją, represje bardzo szybko dosięgły ludność żydowską. Szereg odgórnych zarządzeń wywrócił dotychczasowe życie do góry nogami. Żydom odbierano pracę, ograbiano z majątków, ograniczano swobodę poruszania się po mieście i kontaktów, okradano oraz piętnowano, zmuszając do noszenia opaski z gwiazdą Dawida. Niemcy traktowali Żydów z wielką brutalnością. Poniżali ich, zastraszali, stosowali fizyczną przemoc oraz bezkarnie zabijali. Dla nazistów życie osób pochodzenia żydowskiego nie miało żadnej wartości. Do 1940 roku Żydzi zamieszkiwali w różnych częściach miasta Nowego Sącza. Od 12 sierpnia zostali zmuszeni do przesiedlenia się w wyznaczonej żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, zwanej gettem. W Nowym Sączu getto było podzielone na część dla pracujących i niepracujących. Od 1941 roku ta część dla niepracujących, która miała miejsce w centrum miasta, została otoczona murem. Warunki, jakie tam panowały, to obraz zgrozy, biedy, ubóstwa, przepełnienia, strachu i wszechobecnej śmierci. Thank you.
Szanowny panie, proszę mi przysłać pieniądze. Może miarkę ziemniaków, bo nie mam co jeść. Garnuszek masła, jak nie macie pieniędzy, bo nie mam co jeść. Ale na pewno. Leibow Farler. Pomoc Żydom w getcie przez osoby prywatne była zakazana. Mimo tego niektórzy ludzie zajmowali się nielegalnym handlem żywnością. Pozyskiwali produkty spożywcze na wsiach, żeby potem sprzedać lub wymienić je w getcie. Jednym z takich nielegalnych handlarzy żywnością był Stefan Mazur, pomocnik zegarmistrza. Stefan urodził się w Nowym Sączu w 1921 roku w ubogiej rodzinie robotniczej. Jego matka Rosalia w młodości była służącą. Ona także udzielała pomocy Żydom, za co była nawet aresztowana i bita. Stefan głęboko współczuł losowi ludności żydowskiej, zwłaszcza że wśród nich miał wielu przyjaciół ze szkolnej ławki. Ukończył on szkołę powszechną w Nowym Sączu, po czym trafił do zakładu Henryka Dobrzańskiego. Tam początkowo pełnił rolę chłopca na posyłki, z czasem został pomocnikiem zegarmistrza. Jednym z jego zadań było codzienne nakręcanie mechanizmu zegara na wieży sądeckiego ratusza. Stefan poznał Bertę i jej rodzinę w getcie w czasie okupacji w 1940 roku. Zaczął regularnie dostarczać żywność rodzinie Korenmanów oraz ich przyjaciołom i znajomym. W ten sposób relacja między nim a rodziną Korenmanów zacieśniała się. Kiedy sytuacja robiła się coraz gorsza, Stefan zaczął obmyślać, jak uratować, jeżeli nie całą rodzinę, to chociaż Bertę i brata Seliga. Losy ludności żydowskiej głęboko przejmowały Stefana. Był naocznym świadkiem zbrodni dokonywanych na nowosądeckich Żydach. Widziałem niemalże codziennie, od lata 1942 roku, a nawet wcześniej, jak każdego dnia rano wynosili Żydzi, którzy pozostali przy życiu, w prześcieradłach zakrwawione zwłoki tych, którzy w nocy czy nad ranem zostali pomordowani przez gestapo i żandarmerię. A po południu niejednokrotnie, wracając z pracy do domu, przechodziłem obok żydowskiego cmentarza, który usytuowany był niedaleko brzegu Dunajca. Na cały ten obszar wynoszono zwłoki w prześcieradłach albo na kolaskach. Poukładane trupy, pozawijane w prześcieradła. Już w połowie 1942 roku egzekucje były tak częste, że nie wystarczały ranne obławy. Jeszcze po południu rozstrzeliwano masowo Żydów. W 1942 roku Niemcy rozpoczęli akcję Reinhardt. W jej ramach zaczęli masowo zabijać Żydów. Mordowano w egzekucjach oraz w obozach natychmiastowej zagłady. Aby nie pogłębiać paniki, wmawiano Żydom, że będą wywiezieni do pracy na wschód. Tymczasem trafiali do komór gazowych. Wyznaczono termin 23. Tego dnia, wczesnym rankiem, wszyscy zgromadzeni Żydzi w getcie musieli zejść na dół, nad brzeg Dunajca i tam ustawieni według mieszkań, według numeru mieszkań, domów, z kluczami w dłoni,
który musieli zdać Niemcom, zostali poprowadzeni w pierwszym dniu deportacji wzdłuż wałów Dunajca, Kocieplanty, na dworzec kolejowy, skąd ich wywieziono do Bełżca. Część ludzi, która nie pojechała w pierwszym dniu deportacji, wróciła do getta i w następnych dniach, czyli 25 i 28, kolejnymi transportami została wywieziona na wschód. Stefan wielokrotnie rozmawiał z rodzicami Berty na temat sposobów uratowania Berty i jej brata. Pracując w zakładzie zegarmistrzowskim, miał możliwość widzieć ludzi idących pod eskortą Niemców na dworzec kolejowy i wywożonych z Nowego Sącza. Wychodził wtedy na zewnątrz i patrzył na idących. Pewnego dnia w tłumie dostrzegł rodziców Berty. Oni także go zobaczyli. Stefan miał kiwnąć im głową. Miał to być znak, że teraz Berta i Selig są pod jego opieką. Kiedy rodzice Berty zostali wywiezieni z Nowego Sącza, Berta i Selig trafili do zamkniętego getta przy rynku. Stefan porozumiewał się z Bertą za pomocą grypsów. Były to listy, kawałki papieru owinięte wokół kamienia, który to kamień przerzucano przez mur getta. Niestety Selig, jako młody chłopiec zdolny do pracy, został przez Niemców zabrany do tartaków Rytrze. Był to jeden z przedwojennych tartaków hrabiego Adama Stadnickiego, który w czasie wojny znajdował się pod zarządem niemieckim. Nie wiemy, co stało się z Seligiem. Prawdopodobnie zginął wraz z innymi. Kluczową postacią w historii Berty jest Hela Szancer, jej przyjaciółka. W umówionym dniu ucieczki Stefan czekał na Bertę przy murze od strony Dunajca. Przedostać się przez mur pomogła Bercie Hela Szancer. Stefan ukrył Bertę w miejscu nietypowym, wydawać się mogło wręcz niebezpiecznym. Zaprowadził Bertę do wieży sądeckiego ratusza, w której znajdował się mechanizm zegara. W ratuszu urzędowali Niemcy, stacjonowała policja granatowa, kręciła się żandarmeria, ale znajdowały się też mieszkania prywatne. Ponadto na wieży ratuszowej nieustannie, 24 godziny na dobę, przebywał strażak. Niemniej jednak do mechanizmu zegara wchodził tylko Stefan. Niepostrzeżenie udało mu się wprowadzić tam Bertę. Stefan ukrył Bertę pod mechanizmem zegara. Było to szalenie niekomfortowe miejsce. Było to ciasne pomieszczenie, bez dostępu światła słonecznego, bez wody, bez kanalizacji. Berta przebywała tam przez około 10 dni. Berta słyszała głosy niemieckich urzędników oraz nieustanne, głośne i bliskie tykanie zegara. Berta była uzależniona całkowicie od jednej osoby. A co gdyby Stefanowi coś się stało, gdyby pewnego dnia nie przyszedł? Wszystko to musiało wywoływać ogromny stres u osoby, której nerwy i tak były mocno nadwątlone doświadczeniami z getta. Następnego dnia po ucieczce Berty Stefan powraca i pomaga wydostać się z getta Heli Szancer. Hela wyjeżdża z Nowego Sącza i organizuje miejsce dla siebie i dla Berty, chcąc ją ściągnąć do siebie. W kontakcie między Helą Szancer a Bertą pośredniczy Henryk Dobrzański, pracodawca Stefana Mazura.
Sądecka historia Berty kończy się w momencie, kiedy Stefan pomaga jej wydostać się z Nowego Sącza. W skrócie historia Heli i Berty toczy się w ten sposób. Kobiety często zmieniają miejsce pobytu. Często odwiedza je Stefan. Ostatecznie Stefan i Berta rozstają się z Helą w Przemyślu. Stefan wiezie Bertę do swojego wuja we Lwowie, chcąc ukryć ją u niego. Niestety na przedostatniej stacji pociągu odbywa się łapanka. Stefan i Berta zostają skierowani na prace przymusowe do Niemiec. Trzymając się za rękę, podając się za rodzeństwo, nie zostają rozdzieleni. Trafiają do zakładów zbrojeniowych Stahlhaupt w Głubczycach, gdzie spędzają 2 lata, pracując 12 godzin na dobę w ciężkich warunkach. Tam udaje im się doczekać końca wojny. Te trudne okupacyjne doświadczenia tak ich połączyły, że jeszcze w 1945 roku wzięli ślub. Ceremonia miała odbyć się w Bytomiu, gdzie wówczas mieszkali. Wszystko, co wiemy o okupacyjnych losach Berty, to opowiadania Stefana. W 1992 roku Stefan został odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Berta niechętnie wracała do wspomnień z czasów wojny. Do końca życia borykała się ze słabym zdrowiem. Podobno nie znosiła tykania zegara. Thank you.